Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie na wróżbie z kart Tarota. Dzisiaj talia Tarota klasycznego. Kochani, zaczynamy. Ja oczywiście Was witam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajków. Napiszcie mi po wróżbie, czy ta właśnie ta talia z Wami rezonuje, czy ten rozkład z Wami rezonuje. Czekam na Wasze komentarze. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Kochani, napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam od razu odpowiedź o moich zestawach wróżb prywatnych dla Was. Także zapraszam, kochani, piszcie mi e-maile i zaczynamy. Już w przełożeniu, kochani, widzę As Monet, czyli temat jest nowa szansa na rozpoczęcie czegoś stabilnego, długotrwałego, czyli pragniecie z tą osobą, o której teraz myślicie, związku długotrwałego, stabilnego, tak? As mówi oczywiście o nowych jakichś planach, nowej szansie, nowym początku. Także nie przegapcie tej szansy. I zaczynamy myśli Waszej osoby ukochanej. Dziewięć buław. Kochani, dziewięć buław to karta rezygnacji, zmęczenia. Czyli w myślach osoba Wasza ukochana ma jakieś zmęczenie, jakieś... właśnie tak jak mówię, rezygnację, coś dobiegło końca, czy coś dobiega w tej chwili końca i ta osoba jakby tutaj musi się bronić, tak? Musi walczyć jeszcze być może, bronić się, bronić swoich argumentów, swoich racji. Jakieś takie tutaj ogólny pesymizm, tak? Właśnie w myślach tutaj smutek też. Jest to osoba zmęczona właśnie tym, że coś jakby tutaj psuje się, kończy. Także takie są jakby tutaj smutne, pełne rezygnacji myśli Waszej osoby ukochanej. Uczucia. Wow, 10 kielichów, no to oczywiście jest pragnienie emocjonalne, uczuciowe Waszej osoby ukochanej, o spełnieniu emocjonalnym, o marzeniach, by wszystko było pięknie, by była piękna, spełniona relacja, pełna uczuć, pełna emocji. Bardzo pozytywne aspekty tej karty widzimy, tak? Ta osoba pragnie bezpieczeństwa, szczęścia rodzinnego, tak? Dzieci, rodzina. Miłość, apogeum miłości, tak? Wszystko się tutaj naprawia, leczy, wszystkie jakieś niesnaski wyjaśniacie i jest znowu piękna, pełna rodzina, pełna szczęścia. Także o tym marzy Wasza osoba ukochana. I tutaj czuję, jakby myślał, że to traci, tak? Oj, i w zamiarach mamy diabła, czyli tutaj toksyczność pełna tego związku. Nie możecie razem, ale nie możecie też osobno. Jesteście jakby spętani tutaj łańcuchem. Nie możecie się rozstać, ponieważ jest to być może jakiś toksyczny związek. Niby coś dobiega końca, owszem, ale jesteście spętani, tak? Spętani być może seksualnie. Tutaj są manipulacje, tutaj jest jakby taka miłość toksyczna, która nie pozwala do końca tego zakończyć, nie pozwala odejść, tak? Tylko cały czas jakby tutaj wracacie do siebie i próbujecie jeszcze raz. Osoba, która właśnie ciągle manipuluje, być może na poziomie seksualnym, na poziomie emocjonalnym i jakby tutaj cały czas jesteście ciągle dalej ze sobą w tym związku, pomimo że to się ciągle kończy, ale ciągle jakby są powroty, ciągle nie ma ostatecznego końca tej relacji, tak? Diabeł mówi też o tym, że ta osoba ukochana może Wami manipulować w sposób emocjonalny, seksualny, także proszę uważać, no coś diabelskiego powiedzmy jest w tej relacji, jakiś diabelski krąg, tak? Niby tkwicie w tej relacji, ale nie do końca jesteście szczęśliwi.
No ale z drugiej strony nie możecie się tak naprawdę ze sobą tutaj widzę rozstać. Także uważajcie na wszelkie manipulacje partnera, wszelkie manipulacje tutaj, ale jeśli coś znowu dobiega końca w waszej relacji, ponieważ jest znowu jakiś kryzys, to tutaj jest szansa, by to znowu naprawić, odbudować i stabilnie znowu tutaj coś na nowo zacząć. Także tego wam życzę, oczywiście wyjaśnienia wszelkich kryzysów. Do usłyszenia, kochani. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i piszcie e-maila. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.